my! Radku, wróciliśmy z ciepłej Turcji, ale w Polsce nie aż tak źle, słońce świeci. Co prawda trzeba trenować na sztucznej murawie. Jak wyglądał powrót do treningów w Szczecinie? W sobotę jeszcze mieliśmy testy wydarzeniowe. Część zawodników biegała trenowki. Na pewno cieszymy się, że wróciliśmy do domu, bo wszędzie dom, dobrze, ale w domu najlepiej. No szkoda, że nie możemy trenować jeszcze na normalnym boisku, ale myślę, że przyjdzie to z czasem. Cieszmy się z pogody, oby taka pogoda trwała jak najdłużej. To jak to jest z tą sztuczną murawą? Ona jest wolniejsza, trochę bardziej obciąża stawy. Co jest w niej takiego gorszego od tej normalnej? Na pewno bardziej przez nią stawy gdzieś tam siadają i na pewno nie jest to miłe, ale wiemy, jaki jest teraz okres, to jest zima i trzeba to przezwyciężyć, bo później cały rok praktycznie można trenować już tylko na normalnym boisku i to na pewno jest lepsze i dla samopoczucia, i dla zdrowia. Już w sobotę mierzymy się z Lechią Gdańsk w szatni. O czymś innym się rozmawia niż o tym przeciwniku? Jeszcze nie rozmawialiśmy tak naprawdę o Lechii Gdańsk. Przyjdzie czas na analizy. Wiemy, że jest to ciężki przeciwnik, ale każdy jest do pokonania i na pewno pojedziemy tam z nastawieniem walki o 3 punkty. Jestem pewien, że tam ta wiosna dobrze się dla nas rozpocznie i zaczniemy, można powiedzieć, nową serię, tym razem meczu bez porażki. Prawie, nie? Zobaczcie.